chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście to spotkanie było nie tylko interesujące, ale stojące na dobrym poziomie, bo rzeczywiście w tych warunkach mój zespół i zespół Sondecji rzeczywiście no, nieźle to wyglądało z jednej i z drugiej strony. Ja myślę, że można być zadowolony, tak jak tutaj powiedział, że gorzej jest jak się goni wynik, znaczy jak się prowadzi i się dostaje bramkę, a inaczej jest jak się goni wynik i się zdobywa bramkę. Ja jestem z tego punktu zadowolony, bo już bardzo dobrym zespołem Sondecji, który na pewno będzie się liczył w walce o awans do pierwszej ligi. No ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na tą sytuację, gdzie został kontuzjowany nasz bramkarz. Tutaj z trenerem się nie zgadzam absolutnie, że to jest walka, że bramkarz nie miał piłki. Ja nie widziałem, żeby jakiś napastnik szedł z dwoma nogami, atakował bramkarza, który idzie odważnie swoim ciałem do piłki. Piłka do niego się zbliża. To jest po prostu fatalny, brutalny faul, który zasłużony na czerwoną kartkę. Ja myślę, że to nic nie ma wspólnego z piłką nożną, bo my nie mamy bramkarza kolejnego zawodnika po fatalnym zagraniu bez jakiegoś no, rozsądku. I tutaj naprawdę to, że ja również swoich zawodników zachęcam do walki, ale do walki fair, nie w ten sposób grani w piłkę nożną. Także tutaj tylko ta uwaga. No tak jak mówiłem, jestem zadowolony, chłopcy dali z siebie wszystko naprawdę i tutaj myślę, że ten punkt to jest minimum zasłużony, bo przecież my mieliśmy więcej sytuacji i w zasadzie jeżeli byśmy wykorzystali tę sytuację, to powinniśmy wygrać to spotkanie. Ja tyle chyba, jeżeli są jakieś pytania. Panowie? No, dwie różne oblicza tego spotkania. W pierwszej połowie no, gra w piłkę, w drugiej mniej sytuacji. Czy to już te grząskie boisko miało wpływ na to? Myślę, że tak, że troszeczkę się dało we znaki jednym i drugim i myślę, że to mi miało wpływ. Zresztą to boisko było już rozrobione, zwłaszcza w środkowej strefie i rzeczywiście ja prosiłem chłopaków, żeby grali jeszcze, starali się grać piłką, ale oni sami mówili, że nie da się grać. Nie da się grać rzeczywiście i musieliśmy jakby grać dłuższą piłką, co nie jest jakby dla nas korzystne. Nie mamy, powiedziałbym, atletycznie zbudowanych zawodników z przodu i to po prostu z łatwością zespół przeciwnika rozbijał te ataki. Co skarbał na szaliki, panie trenerze? Proszę? Nie wiem, no stracił przez chwilę przytomność, więc tam prawdopodobnie może być poważna sprawa, jakieś obrażenia wewnętrzne. Nie wiemy, no wiemy, że przez chwilę tego jest w szpitalu i no, teraz musimy się modlić, żeby wszystko było ok. No, naprawdę no, sytuacja jest bardzo poważna.